Mariol, dzisiaj przygotujemy energetyczne smoothie ze zmiksowanych owoców, ziaren i warzyw. Bardzo, bardzo smaczne. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tego smoothie. Do przygotowania koktajlu użyję Thermomastera 2 Film Garlic. Koktajl przygotujemy z nasion słonecznika, lnu oraz jabłka, banana, jarmużu i mango. Do dzbana robota przesypuję dużą garść pomieszanych nasion. Teraz to wszystko zmiksuję, aby te ziarna były dobrze rozdrobnione. Myślę, że tak wystarczy. One są rozdrobnione. Proszę. Teraz dodajemy jarmuż. Ja go wcześniej wycięłam z łodyżek. No i pocięłam na mniejsze kawałki oraz umyłam. Miksuję. To, co jest twardsze, miksujemy na samym początku. Następnie teraz dodajemy miększe owoce, jak mango, jabłko, banan. Do tego dodam naturalny jogurt. Tu jest około pół litra. No i wszystko jeszcze zmiksujemy na wolnych obrotach. Obroty przyspieszamy. Koktajl należy spróbować. Bardzo smaczny. Nawet nie trzeba go słodzić. Ależ pyszny. Tak wygląda. No i nalewamy do szklanek. Do dekoracji dodajemy listki jarmużu i odrobinę mango. Tak, aby ładnie wszystko wyglądało. Zdrowy, smaczny koktajl gotowy. Jeszcze spróbujemy. Ono wygląda bardzo apetycznie, pięknie pachnie, gęste. I słodziutkie, coś wspaniałego. Czuć słonecznik, czuć banany, mango, jarmużu nie, czuć tak naprawdę smak jarmużu się rozszedł po całym smoothie. Pycha. Taka szklanka smoothie zapewni nam pełny posiłek. Jest naprawdę energetyczny, zdrowy, smaczny i syty. Polecam Państwu. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, wiedzieć na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.